Po co sadzicie? Po to, żeby było więcej zieleni i żeby było ładnie i ozdabiało tutaj naszą nową hutę. Sadzimy, proszę pana, tutaj bluszcze. Sadzimy rośliny, żeby było pięknie i ładnie. Na 60-lecie nowej huty. Ile tych roślin będzie? 530! Na 530 lat! Wiosną 1967 roku, podczas prac ziemnych na terenie kombinatu, na dużej głębokości natrafiono przypadkowo na kości mamuta i narzędzia krzemienne. Archeolodzy, którzy przybyli na miejsce odkrycia, stwierdzili, że jest to miejsce upolowania i poćwiartowania młodego mamuta. W miejscu, w którym jesteśmy, 20 tysięcy lat temu rozciągała się arktyczna tundra. Przez większą część roku panowały siarczyste mrozy z temperaturami nawet do minus 30 stopni Celsjusza. Do tego od czoła lodowca, który w tym czasie zatrzymał się na Pomorzu, wiał mroźny wiatr. Mamut był olbrzymim zwierzęciem. Dorosły samiec ważył od 6 do 10 ton, czyli tyle co 20 krów. Żywił się roślinnością trawiastą, w związku z tym miał zęby bardzo twarde, które ten pokarm rozcierały. W porównaniu z tym ludzki ząb wygląda dość mikroskopijnie. Tak samo robi wrażenie miednica, czy fragment miednicy mamuta w porównaniu z miednicą człowieka. Największe chyba wrażenie robi mamuci krąg w porównaniu z naszym ludzkim kawałkiem kręgosłupa. Dobrym sposobem na upolowanie mamuta było zapędzenie go do zasadzki, najlepiej przy pomocy ognia. Upolowany mamut dostarczył ludziom mięsa, zapewne na parę miesięcy, ale jeszcze paru innych rzeczy. Skóry z mamuta służyły do uszycia pokryć namiotów, ale też do zrobienia ubrań. Kości mamucie służyły jako budulec do budowy chat, ale też jako materiał opałowy do ognisk. Z kolei ścięgna mogły służyć jako rzemienie do zszywania tych skór, ale też mogły być wykorzystywane jako cięciwy do łuku.